Ci wszyscy ludzie po drugiej stronie ulicy czekają do wejścia do restauracji z ponoć najlepszymi kurczakami w Stanach Zjednoczonych. Znajdujemy się w Nowym Orleanie w stanie Luizjana i dzisiaj zjemy nie tylko te kurczaki, ale też m.in. kanapki po-boy, a także troszkę owoców morza. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Drugi dzień w Nowym Orleanie zaczynamy od tego, czego nie udało się zjeść wczoraj rano, czyli od kanapki po-boy. Przyjechaliśmy do miejsca, które nazywa się Parkway Bakery and Tavern i ono słynie właśnie z kanapek po-boy. Tutaj nie ma obsługi stolikowej, trzeba zamówić w okienku. Zamówimy dwa różne po-boye, oba to specjalności tego lokalu. Jest się tak w sumie na dworze, tutaj są stoliki pod dachem większym, też są stoliki w środku. Jest 10 rano, więc ta kolejka jest króciutka, ale z tego co słyszałem, ta kolejka potrafi się w późniejszych godzinach ciągnąć. My sobie zjemy te po-boye na śniadanie, ale też można tutaj przyjść na lunch i chyba nawet wieczorem to miejsce w miarę działa. Zaraz zamówimy w tamtym okienku. Siedzimy sobie już przy stoliku i czekamy na nasze kanapki. Będzie wywołane nasze imię, to znaczy Soni, bo Maciej to jest bardzo trudne imię do wymówienia tutaj przez Amerykanów, więc zazwyczaj mówimy albo imię Soni, albo imię Ewy, ewentualnie Patrick, którym absolutnie nie jestem. Nalaliśmy sobie herbatki albo innego napoju. Ja zrobiłem błąd, bo zapomniałem o lodzie, więc zalałem wszystko herbatą i mam ciepłą herbatę. W tych 27 stopniach to nie jest dobry pomysł. Mam lód, udało się. A generalnie to miejsce, w którym jesteśmy, to miejsce z historią. Istnieje od 1911 roku, ale w 1922 zostało przemianowane na Parkway Bakery i dopiero od 1929 roku zaczęto tutaj sprzedawać kanapki po-boy. Można nimi zabić. Rozpakowaliśmy nasze kanapki po-boy i czym one w ogóle są? One zostały wymyślone w latach XX wieku, kiedy w Nowym Orleanie odbywały się strajki tramwajarzy. Wtedy właśnie osoby strajkujące były dokarmiane kanapkami. Kanapki te były nazywane poor boy, czyli biedny człowiek, biedny chłopak, co zostało później skrócone do po-boy i stąd pochodzi właśnie nazwa tych sandwiczy, a te kanapki w zasadzie mogą być z czymkolwiek. Ważne jest tylko to, żeby były one podawane w takich bułkach paryskich, podłużnych, odpowiednio miękkich i chrupiących z zewnątrz. Najczęściej z kanapkami po-boy kojarzone są smażone krewetki. Mamy taką tutaj też kanapkę, ale nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby to była też na przykład wołowina, tak jak tutaj, czy każdy inny rodzaj mięsa, czy ryb i owoców morza. Jak przygotowywaliśmy się tutaj do przylotu do Nowego Orleanu, to usłyszałem o naprawdę wielu rodzajach po-boys, co miejsce to inne kanapki, choć tak jak mówiłem, najczęściej można spotkać to z krewetkami. Generalnie to są bardzo proste kanapki, słuchajcie, bo mamy jakiś wkład mięsny i do tego standardowy dressing, czyli sałata, majonez, pomidor i pikle. Możemy z czegoś zrezygnować, jeśli chcemy, ale stwierdziłem, że zamówimy tak, jak tutaj jest proponowane. Te krewetki są panierowane, one są chrupiące, smakują trochę jak kurczak. Jak taki smażony kurczak, trochę jak jakieś nuggetsy, przez tą panierkę oczywiście. Jak odpakowaliśmy te kanapki, to te krewetki z bułki paryskiej się zaczęły wysypywać. Było ich naprawdę tutaj sporo, także na liczbę krewetek nie możemy absolutnie narzekać. Jedynie co mi się tak zamarzyło, to żeby dodać na spód bagietki trochę sosu Luizjana ostrego, bo wydaje mi się, że wtedy ta kanapka będzie ciekawsza, będzie miała jeszcze więcej smaku. Choć tutaj o smak dba ta panierka, dość charakterystyczna. Teraz jest na pewno smaczniej. Dobre są tutaj też te pikle i aż chciałoby się ich w obu kanapkach więcej. Druga kanapka to kanapka z wolno pieczoną wołowiną. Smakuje trochę jak taka pieczeń wołowa, ma trochę takiego własnego sosiku, więc ta kanapka jest na pewno mniej sucha od tej kanapki z krewetkami. Jest to dobrze przygotowane mięso, troszkę nam może brakuje w nim dosolenia, ale jak chcemy, to sól leży na stole. Głęboki, wciągający smak pieczeni wołowej, uzupełniany przez te same dodatki, majonez, sałata, pomidor i pikle. Tutaj bym już tego sosu Luizjana nie dodawał. No i wszystko jest w takich typowych bułkach paryskich. Może nam, Polakom, kojarzyć się z taką nadmuchaną bułą trochę. Było to proste, smaczne i sycące. Wadą poza tym pieczywem, które mi jakoś specjalnie nie przypadło do gustu, chociaż spełniło swoje zadanie, jest to, że trudno zjeść to jedzenie nie brudząc się w jakikolwiek sposób. Z tych kanapek wszystko wylatuje, zarówno mięso, jak i krewetki, jak i sałata. Także jeśli nie lubicie sobie brudzić rąk, to raczej nie jest miejsce dla was. Tak jak mówiłem, po-boye zjecie w wielu miejscach w Nowym Orleanie. To było jedno z częściej rekomendowanych, ale tych polecanych miejsc na połboje jest cała masa. A jakie są tutaj ceny? Jeden taki połboj w wielkości dużej, czyli takiej jakiej my mieliśmy, kosztuje $15. Za 11 jest połboj o połowę mniejszy, jeśli byście chcieli zjeść mniej albo spróbować więcej różnych połbojów. Napoje po $4, więc są to ceny całkiem przyjemne jak na Stany Zjednoczone. Zwłaszcza, że tymi dwoma dużymi kanapkami w naszym przypadku 3 osoby mocno się najadły. Po kanapkach połboj przyjechaliśmy do parku, który nazywa się City Park. No i tutaj, jak się okazuje, jest kolejny punkt Café du Monde, czyli tej kawiarni, w której byliśmy wczoraj na pączkach i na kawie. Bardzo chcieliśmy się napić kawy, więc kawusia jest, ale oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić trochę beignet. Ja nie będę wam opowiadał dokładnie, czym jest beignet, bo już to robiłem wczoraj. Mogłem podejrzeć, jak one są przygotowywane. Bardzo szybko, bardzo sprawnie. Najpierw wycinane z ciasta, potem wrzucane do gorącego tłuszczu. Też mocno przysypane cukrem pudrem. Też wciąż gorące. Pyszne. Jak chcecie usłyszeć więcej o beignet, to odsyłam do poprzedniego odcinka. My tutaj sobie zjemy, napijemy się kawy, pospacerujemy po okolicy i pojedziemy jeść dalej. No i doczekaliśmy się, jesteśmy na kurczakach z początku filmu, czyli w Willie Mae's Scotch House. To jest restauracja, która chwali się najlepszym kurczakiem w Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiście fried chicken, czyli smażony w głębokim tłuszczu kurczak, panierowany z chrupiącą panierką. Nie wiem, czy ostry, w sumie nic o tym nie jest napisane w menu. No i zamówiliśmy takiego kurczaka. Zobaczymy, czy faktycznie jest taki wspaniały. Tutaj przed wejściem była długa kolejka oczekujących. Trzeba się zapisać na listę. Robi się to przez zeskanowanie QR kodu i podanie numeru telefonu i w momencie, kiedy stolik dla nas się zwalnia, no to dostajemy SMS-a. Dostaliśmy napoje. Ja mam lemoniadę takiej wielkości. Dziewczyny wzięły wodę, też takich samych gabarytów. Czekaliśmy na stolik jakieś pół godziny, zdążyliśmy pojechać do supermarketu, kupić sobie coś do picia i wrócić, ale pewnie w weekendy czeka się dłużej. Najgorsze jest to, że nie dostaliśmy informacji, ile mniej więcej możemy czekać. Wiedzieliśmy tylko tyle, że w ciągu 5 minut od dostania SMS-a musimy znaleźć się w środku, bo inaczej nasze miejsce przepada. Przyszło nasze zamówienie, tutaj mamy 3 kawałki kurczaka, do tego smażona okra, czyli to coś. Całkiem smaczne. Trochę jak taki ogórek bakłażan, tylko mniejsze kawałki, ale spróbujmy tego kurczaka. Pachnie jak taki smażony kurczak właśnie, jak taki fried chicken. No jest bardzo soczysty, tłuściutki. Pojem trochę więcej i wam o wszystkim opowiem. Zjadłem 2 kawałki tego kurczaka i jeśli to jest najlepszy kurczak w Stanach, to słabo. Nie, wydaje mi się, że jadłem już lepsze kurczaki w Stanach niż te tutaj. Panierka jest chrupiąca, dość tłusta, faktycznie trochę pikantna, może usłyszycie. W sensie tą chrupkość, nie pikantność. Sam kurczak tutaj jest bardzo dobry, bardzo soczysty, ale generalnie nie jest to kurczak, na którego bym chciał tutaj jakoś specjalnie wracać. Ot, po prostu kolejny smaczny, smażony kurczak. Wydaje mi się, że ten kurczak, którego jadłem w Miami na śniadanie, był smaczniejszy. No słuchajcie, zawiodły te kurczaki, zawiodły. Mięso było soczyste, mięso samo w sobie było naprawdę dobre, ale ta panierka była bardziej tłusta niż pikantna, bardziej tłusta niż chrupiąca i mimo, że skończyłem jeść te kurczaki kilkanaście minut temu, to ciągle czuję ten tłuszcz. To było po prostu moim zdaniem za tłuste i jedliśmy już lepsze smażone kurczaki czy w Nowym Jorku, czy w Miami, także nie polecamy. Tym bardziej, że porcja kurczaka, 3 kawałki, dość sporo oczywiście, jest dość droga tutaj, 17,25. W tej cenie jest także jeden dodatek, to mogą być frytki, to mogą być bataty, to może być okra jak u mnie. Za lemoniadę zapłaciłem z kolei $3. Dość drogo, jak na takie jedzenie. Myślę, że w Stanach możecie zjeść porównywalne dużo taniej, a w tej cenie coś lepszego. Przyjechaliśmy do francuskiej dzielnicy, do tej najbardziej turystycznej. Tutaj też niedaleko mamy hotel i powiem wam, że tak to jest, jak się człowiek na coś napali, tak jak ja na te kurczaki, no to bardzo często jednak jest zawód. Na raki się nie napalałem, były super. Na połboje się nie napalałem, były też bardzo fajne. A tutaj te kurczaki niestety zawiodły, także lekcja na kolejne dni podróży jest taka, żeby się już więcej na żadne danie nie napalać, choć będzie to chyba trudne, no bo w Teksasie czeka nas jeszcze teksańskie barbecue, którego jestem bardzo, bardzo ciekawy. Może się nim nie zawiodę, ale tego dowiecie się dopiero w kolejnych odcinkach. My jeszcze czegoś tutaj w Nowym Orleanie skosztujemy, żeby zajeść ten zawód kurczaka. What? do jednego z licznych punktów z kreolskimi pralinami. Jest dużo różnych sieci, dużo różnych marek. My akurat jesteśmy przy Loras, które działa od 1913 roku i to są, słuchajcie, takie ciasteczka. Robi się je z mleka, cukru przede wszystkim, do tego dodaje się orzechy pekan. To są te takie oryginalne, tradycyjne najbardziej. Pachną bardzo słodko, trochę jak karmel, ale bardzo, bardzo, bardzo słodki. O, jest sam cukier. Sam cukier z orzechami pekan. Na swój sposób dobry. Ojej, ale słodko. Smakuje to jak polska krówka z orzechami pekan, ale taka bardzo, bardzo, bardzo zbita. Ale właśnie taka krucha, nie ciągnąca się, nie? Totalnie nie ciągnąca, aczkolwiek mamy jedną ciągnącą się, ale najpierw spróbujmy tej czekoladowej. No smakuje jak czekoladowa krówka, po prostu. Ta jest chyba podobna do tej oryginalnej. Ej, pyszne. Pyszne? Pyszne, bo ja kocham krówki, które nie są ciągutkie. To jest wersja z rumem, z dodatkiem rumu. Wygląda jak ta tradycyjna, ale czuć, że jest z rumem. Ma ten alkoholowy posmaczek, ale zobaczmy jeszcze tą ciągutkę. No widać od razu, że wygląda inaczej. To się klei i będzie się ciągnąć. To mi najbardziej smakuje. Jest najmniej słodkie, a najbardziej orzechowe. Przy tym fajnie się klei i ciągnie. Za te 4 praliny zapłaciłem $9. Czy było warto? No, spróbować zawsze warto. Ale jeśli mielibyście wybrać tylko jedną, to polecam wam tę ciągutkę. Tamte 3 pozostałe były straszliwie słodkie. Po tych bardzo, bardzo, bardzo słodkich słodkościach przyszliśmy do Acme Oyster House, które specjalizuje się, jak sama nazwa wskazuje, w ostrygach i w innych owocach morza. Jest to miejsce, które było często nam rekomendowane na char grilled oysters, czyli te ostrygi, które chciałem zjeść wczoraj w restauracji z rakami. Tam były jednak troszkę inne. Je się przygotowuje na grillu, na prawdziwym węglu. Dodaje się do nich masło, sos maślany oraz mieszankę seru. Zobaczymy, na ile to tylko fajnie wygląda, jak się je przygotowuje, a na ile będzie też smaczne. Przyszły nasze ostrygi z grilla. Jeszcze skwierczały, no i też dość intensywny zapach czosnku i jakichś przypraw zaatakował nasze nozdrza. Czuć też masło, czuć też ten ser. Lepszy niż wczoraj? Trochę tak, ale przede wszystkim czuć smaki przypraw, sera oraz masła. To chyba tutaj o to chodzi. Widocznie te ostrygi same w sobie nie są aż tak dobre. Ostrygi dołączają do przehypowanych rzeczy w Nowym Orleanie. Trochę nie rozumiemy sensu, po co ostrygi zasypywać solą, czosnkiem, serem, przyprawami, w tym pieprzem cayenne. Ten smak jest spoko, ale średnio mi pasuje do ostrych. Jest to bardzo intensywnie przyprawione, bardzo słone, dość mocno pikantne. Je się to może fajnie, dobrze wchodzi do piwa, aczkolwiek to by mogło być cokolwiek innego, nie wiem, parówka i smakowałoby w zasadzie podobnie. Także trochę tego nie kumam, do piwka pasuje nawet. Śmiesznie, bo w plastikowych kubkach się pije. Sama knajpka ma taki klimat barowy, jest dużo neonów, także generalnie siedzi się całkiem przyjemnie. I jako takie jedzenie do piwa można to potraktować, wtedy wchodzi to całkiem nieźle, choć też jest przy okazji dość tłuste, bo tego masła tutaj jest naprawdę sporo. Jeszcze nie wiemy, ile to będzie kosztowało, bo w menu cena została określona jako market, co oznacza, że po prostu tyle, ile ostrygi kosztowały na targu, no to do tego sobie jeszcze restauracja dolicza marżę i wtedy dowiadujemy się ceny. Oczywiście można zapytać wcześniej, to by nam powiedzieli, ile to dokładnie kosztowało. Tutaj w menu są nie tylko te ostrygi, słynie to miejsce z tych ostryg, ale też są półboje, też między innymi z grillowanymi ostrygami. Są też inne owoce morza, jest to też restauracja we French Quarter, więc jeśli zwiedzacie Nowy Orlean i macie ochotę właśnie na takie jedzenie, na seafood, na owoce morza, no to myślę, że można tutaj przyjść na taki niezobowiązujący posiłek. Tak jak mówiłem, dość pikantne były te ostrygi, ale jakby brakowało wam ostrości, to możecie dodać sosu Tabasco. Normalnie bym o tym nie wspominał, ale sos Tabasco pochodzi stąd, może nie z Nowego Orleanu, ale z Luizjany. 2,5 godziny drogi na południe od Nowego Orleanu znajduje się fabryka Tabasco, którą w ogóle chyba można zwiedzać. Nam niestety jest nie po drodze, ale kto wie, może kiedyś będziemy mieli okazję wrócić. Mi jednak bardzo smakuje ten sos, który mieliśmy między innymi dzisiaj do półbojów rano. Tabasco to się dodaje kropelkę, tego sosu można dodać więcej. Ten smak jest naprawdę ciekawy, bo z jednej strony jest to sos ostry, z drugiej dość kwaśny od octu, A co ciekawe, przy tym ma 0 kalorii. W dzisiejszym odcinku dużo niewypałów, albo takich rzeczy, które są ok, smaczne, ale nie jest to nic wyśmienitego. Tak jak w przypadku tych ostryk, one kosztowały $29. Także generalnie tych ostryk raczej Wam nie polecamy. Jest to jakaś ciekawostka. Teraz idziemy na chwilę do hotelu, a potem idziemy na mecz NBA. To będziecie mogli zobaczyć na kanale Soni, albo już możecie zobaczyć, także odsyłam na jej kanał, odsyłam do jej drugiego filmu z Nowego Orleanu. Na dzisiaj chyba koniec, ale vloga jeszcze nie kończę. Widzimy się jutro rano na śniadaniu. Mamy kolejny dzień. Jak widzicie, mam czapkę z wczorajszego meczu. Fajnie było. Tak jak mówiłem, to u Soni wszystko. Wygraliśmy, nasza drużyna wygrała. A był remis. Czujecie, że był remis? Była dogrywka. Było bardzo fajnie. A teraz idziemy na śniadanie do miejsca nam polecanego. Można ponoć tam zjeść jeden z najlepszych omletów w Ameryce. Jesteśmy w środku, to jest taki diner. Zamówiliśmy 3 różne omlety. No i zobaczymy. Może być smacznie, może być obrzydliwie. Mamy już kawusię. Typowa kawa przelewowa z dinera, czyli nie jest jakaś super. Siedzieliśmy tylko przy barze, jak widzicie. Nie ma innych miejsc. Chyba że na dworze, ale na dworze nikt nie siedzi. Chyba właśnie o to chodzi, żeby tak przy barze siedzieć i podglądać, jak te wszystkie pyszności lub nie powstają. Tak nagadałem na kawę, a w sumie jest spoko. Nie jest to kawa specialty, ale nikt się tego tutaj nie spodziewał przecież. Mamy nasze omlety i to są naprawdę wielkie porcje. Zamówiliśmy 3 różne omlety. Jeden nazywał się Manhattan, drugi się nazywał Mexican, a trzeci Chef's Special. Ja jem tego Chef's Special. To jest omlet z ogromną ilością dodatków, bo mamy tutaj cebulę, mamy ser, mamy 3 rodzaje mięsa, kiełbasa, bekon i indyk. Do tego chili na górze, czyli taka papka z fasolą. Nie jest pikantna, wbrew nazwie. I chyba jeszcze coś tutaj jest. Także jest to omlet pełen różnych składników. Całkiem dobry. Dla mnie nawet tych składników jest troszkę za dużo, ale taki sobie wybrałem. O wiele bardziej smakuje mi to, co ma Sonia. Stwierdziliśmy, że z tej naszej trójki ja mam taki najbardziej klasyczny omlet, który rzeczywiście taki jest śniadaniowy, ponieważ tu jest jajko, wiadomo jak w omlecie, jest cebulka, jest wołowina. Ja myślałam, że to będą takie większe kawałki wołowina, to są takie malutkie kawałeczki, trochę jak jakiś kawałeczek boczku na przykład. No i poza tym ja nie mam innych dodatków. No jest jeszcze ser, który gdzieś tam się ciągnie, ale nie ma go jakoś bardzo dużo. I właśnie tutaj puszystość tego omletu czuć, bo nie ma tak dużo dodatków, nie jest zalane jakimiś sosami, nie ma jakichś tutaj, tak jak macie, jakieś chili, więc trochę inaczej to smakuje. I fajnie, w ogóle knajpa, jest w takim klimacie takiego dinera amerykańskiego, ale super atmosfera, właśnie siedzieć tak przy barze, pan przychodzi, zagaduje, taka przelewowa kawka. No jest jak w filmach i my to lubimy. U Soni najbardziej czuć właśnie tę puszystość, przez to najbardziej mi ten jej omlet smakuje. I jakbym miał tutaj wrócić, to bym wybrał właśnie coś prostszego. Ja miałam meksykański, czyli on jest z mieloną wołowiną, jest z dużą ilością sera, jest z takim sosem meksykańskim. On trochę smakuje jak taki sos ze słoika meksykański i posypany na górze jalapeno. Jest dobry, jest pikantny. Ja jalapeno oddaję Soni, bo dla mnie za dużo. A mnie to cieszy. Pikantności, ja sobie się cieszę. Czuć, że ten omlet jest puszysty, ale trochę, warto sobie trochę tego sosu zrzucić, żeby faktycznie poczuć smak tego omleta. Tutaj mam jeszcze taką rzecz, która nazywa się grits. Jest to coś w rodzaju owsianki, ale jest z kukurydzy, z mąki kukurydzianej. Trochę nie ma smaku, ale w sumie dobrze się to zajada. Do każdego omletu można było sobie wziąć jakiś dodatek, dziewczyny z nich zrezygnowały. Poza grits były jeszcze hash browns oraz frytki. Pan się trochę zdziwił, jak mi powiedziałeś, że nie jesteśmy dodatków. Mówi do nas just omelette? Just omelette? Tutaj w menu są też burgery, są jakieś kanapki. To miejsce działa nie tylko rano, ale też po południu i są jakieś inne dania. Także wszystkie właśnie w takim amerykańskim stylu. I Sonia mi jeszcze powiedziała, że są tutaj półboje. Tak, bo widziałam w menu były, ale ja tylko się na tych omletach skupiłam, bo duży jest wybór tych omletów. Są takie powiedzmy lżejsze, jakieś ze szpinakiem, z warzywami, a są takie bardziej z serem, z mięsem, są różne. Nie powiedziałem wam w ogóle, jak to miejsce się nazywa. Nazywa się The Camellia Grill i muszę przyznać, że te omlety były naprawdę spoko. To chyba najlepsze danie, jakie jedliśmy w czymś w rodzaju amerykańskiego dinera w ogóle. Dobrze zrobione omlety, zwłaszcza ten Soni był świetny. Omlety nie są jednak takie tanie, jakbyśmy mogli sądzić. Każdy omlet kosztował po $14. Takie z mniejszą liczbą składników były tańsze, na przykład takie tylko z szynką, ale to też było jakieś $11-12, także Ta cena nie jest niska. Kawka z kolei po $3 i oczywiście z dolewką. Tymczasem my jedziemy zwiedzać plantacje i generalnie opuszczamy już Nowy Orlean. Będziemy jechać w stronę Teksasu i Houston. Wydaje mi się, że jeszcze coś zjemy, więc jeszcze się z wami nie żegnam. Pół dnia spędziliśmy na plantacjach, zwiedzaliśmy to wszystko u Soni i obok plantacji Laura jest restauracja B&C Seafood Riverside and Cajun Restaurant. Można tutaj zjeść w zasadzie wszystko to, co jedliśmy do tej pory w Nowym Orleanie. Część rzeczy powtórzymy, będą raki, będzie gumbo, ale będą też rzeczy, których nie próbowaliśmy jeszcze, czyli nuggets z aligatora. Jest to raczej taka rzecz bardziej pod turystów, ale skoro próbowaliśmy bizona czy renifera, no to spróbujemy też aligatora. Najbardziej cieszę się z raków, bo to do tej pory najlepsza rzecz, jaką zjedliśmy w Luizjanie. Porcja raków jest ogromna, spodziewałem się tego. Ale nie przemyślałem tego w kontekście czasu, ile mi zajmie jedzenie całego talerza. No bo jednak jest z tym trochę zabawy. Samemu trzeba sobie wszystko poobierać. Powiem szczerze, że te raki, które jedliśmy w Nowym Orleanie w Klesis, bardziej mi smakowały. Te są inaczej doprawione, mają dużo kurkumy w sobie i ma ona taki charakterystyczny posmaczek. Wolałbym mniej kurkumy, a więcej tych przypraw, które były tam. Same w sobie raki nie są tak dobre, jak były tam. Tam była jednak taka była wyczuwalna słodycz. Tutaj tego nie ma, ale generalnie jest to całkiem dobre. Dziewczyny jadły gumbo. Gumbo z kurczakiem i z kiełbasą, jak się okazało. Było bardziej wodniste niż takie, jakie jedliśmy w Nowym Orleanie. Mniej było tej zasmażki zdecydowanie. Spróbowałem, spoko było. Mieliśmy też frytki z batatów w formie takich kratek, jak przysmak świętokrzyski. Mamy też takie kuleczki i to są budden balls, coś podobnego do tej kiełbasy, którą jedliśmy w Gumbo Shopie. Tyle tylko, że w formie kulki panierowanej i smażonej na głębokim tłuszczu. No i nie wiem, nam to smakuje. No i tutaj mamy nuggetsy z aligatora. Smakują jak nuggetsy, mocno czuć przede wszystkim panierę. Mało jest tego mięsa, ale jak już na to mięso natrafimy, to jest to coś pomiędzy kurczakiem a krewetką w zasadzie. To nie był dobry pomysł z tymi rakami, żeby jeść je w momencie, kiedy mamy przed sobą 5 godzin drogi. Ani też to nie był dobry pomysł, żeby jeść... Ani to też nie był dobry pomysł, żeby jeść raki w białej koszulce. No bo bardzo łatwo się poplamić. Ceny raki $18, gumbo $11, smażony nuggets aligatora $11, sweet potato fries $4 i te kulki budden balls $10, do tego woda po 1,25. Także łącznie 57,74, z taksem 61,35. Jedzenie smakowało nam tak średnio i generalnie jeśli chodzi o jedzenie w Luizjanie, czy to kuchnia kreolska, czy to kuchnia Cajun, czy to po prostu smażone kurczaki, no to bywało różnie. Były lepsze rzeczy, jak raki, ale w Klesis, tam były naprawdę doskonałe. Półboje były spoko, dobre były dzisiaj też te omlety, może nie wyglądały, ale smakowały świetnie. No i oczywiście beignets, czyli te pączki w Café du Monde, też przepyszne. Kuchnia Luizjany jest bardzo inna od kuchni z reszty Stanów Zjednoczonych, także na pewno warto jej spróbować, na pewno warto ją poznać. Niekoniecznie się w niej zakochacie, ale będąc w Nowym Orleanie w zasadzie szkoda jeść coś innego. Ja troszkę w tym i poprzednim filmie marudziłem, ale nie będę przecież ukrywał tego, jak mi coś smakuje. Mam jednak nadzieję, że kuchnia w kolejnym stanie, który odwiedzimy, czyli w Teksasie, bardziej przypadnie nam do gustu. W zasadzie jestem niemal tego pewien, no bo teksańskie barbecue chyba będzie dobre. To wszystko w kolejnym odcinku lub w kolejnych odcinkach. W sumie będziemy dość długo w Teksasie, także pewnie troszkę więcej tego materiału przygotujemy. Także zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów ze Stanów. A tymczasem ja już się żegnam. Żegnam się nie tylko z wami, ale i z Luizjaną. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!